Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taki filmik informacyjny, który przyda się szczególnie osobom, które interesują się poprawą jakości dźwięku w swoich filmach, ogólnie mikrofonami, dźwiękiem itd. Jak pamiętacie, jakiś czas temu nabyłem mikrofon krawatowy, jest to mikrofon Rode SmartLav Plus, czyli model typowo przeznaczony do smartfonów, szczególnie dobrze współpracujący z produktami firmy Apple, dedykowany pod iPhony. Natomiast działa też bez problemu z każdym innym smartfonem, czy na systemie Android, czy na Windows Phone, czyli na takim telefonie jak ja mam, Nokia Lumia 630, bez problemu nagrywa, natomiast nie jest to jakość najwyższych lotów. O wiele lepiej ten mikrofon sprawdza się na urządzeniach od Apple, czyli iPhone'ach i iPadach, ponieważ mamy tam specjalną aplikację, która też nam troszeczkę pozwala tuningować ten dźwięk. I samo przechwytywanie dźwięku przez te urządzenia jest lepsze niż w innych smartfonach z takiej średniej półki cenowej. A co z rejestratorami cyfrowymi? Tak więc poznamy odpowiedź na pytanie, czy można podłączyć Rode SmartLav Plus do rejestratora cyfrowego, takiego jak chociażby Zoom H1 czy Tascam DR05, którego osobiście posiadam. Cenę wszystkich urządzeń sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jesteście ciekawi? Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przed nami mikrofon krawatowy Rode SmartLav Plus. Mikrofon dość niedrogi, jak na swoje możliwości. Sam mikrofon widzieliście w innych filmach, natomiast skupmy się teraz na tym, gdzie możemy go podłączyć. Jak widzicie, sama oryginalna wtyczka posiada 4-pinowego mini jacka. Używa się też nazwy 4-polowy. Obie nazwy są jak najbardziej poprawne. Natomiast chodzi o to, że ten wtyk ma 4 piny. Widzicie, 3 takie nacięcia i 4 pinem jest sama końcówka. Odpowiada to oczywiście za osobne kanały oraz za mikrofon. Czyli po prostu jest to taka wtyczka smartfonowa. Jeśli macie słuchawki do smartfona z mikrofonem, chociażby coś takiego jak Marshall Major, mamy tutaj mikrofon i wtyk jest też taki 4-pinowy, właśnie po to, że od razu możemy korzystać z tego mikrofonu na smartfonie czy tablecie. Jeśli podłączymy sobie taki mikrofonik do smartfona, rozpoczniemy nagrywanie, to słyszymy, że mamy wejście dźwięku. Nawet mówię teraz za kamery, a poziom dźwięku w smartfonie jest dość wysoki, tak więc mikrofon jak najbardziej nagrywa. Ale teraz wyobraźmy sobie, że mamy rejestrator cyfrowy, taki jak chociażby popularny Zoom H1 czy Tascam DR05, rejestratory też takiej średniej półki cenowej, lub po prostu mamy wejście audio w kamerze. No cóż, zobaczmy. Jeśli odpalimy takie coś jak pre-rec, mamy w tej chwili już wejście dźwięku na mikrofonach wbudowanych. Widzicie, że skala się porusza, czyli mój głos po prostu jest odbierany przez mikrofon. Wyłączamy. Podpinamy Rode SmartLav. Upewniamy się, że mic power mamy włączone, czyli po prostu zewnętrzny mikrofon jest włączony. I robimy sobie ten pre-rec. Biorę mikrofon bliżej, mówię do niego i jak widzicie, nic się nie dzieje. Tak więc mikrofon, który kupiliśmy, nie działa z rejestratorem cyfrowym. Nie będzie działał też z kamerą. Dlaczego? Właśnie dlatego, że taki rejestrator nie jest przystosowany do obsługi 4-pinowego mini jacka. Co robimy, żeby się tego problemu pozbyć? Rozwiązaniem jest przejściówka Rode SC3. Tak jest z pozoru proste coś, gadżecik, mamy gniazdo na mini jacka i wtyk, ale jak widzicie, wtyk już 3-pinowy, posiadający o 1 pin mniej niż ten wtyk. I teraz co robimy? Podłączamy to z tym. Podłączamy do rejestratora cyfrowego tą wtyczkę, już która przeszła z 4 pinów na 3 piny. Odpalam nagrywanie i uwaga, już jak widzicie z daleka skala się porusza, czyli mój głos jest rejestrowany przez ten mikrofon Rode SmartLav Plus. Tak więc podsumowując, odpowiedź brzmi tak. Rode SmartLav Plus będzie działał z rejestratorami cyfrowymi, z kamerami i z innymi urządzeniami, które nie są smartfonem czy tabletem, poprzez przejściówkę Rode SC3. Koszt rzędu około 50 zł. Też sprawdzicie to sobie wszystko w opisie filmu. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i widzimy się w kolejnych filmach.
Pozdrawiam Was. Cześć.